Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły Chmielu, czyli w programie, który pokazuje przygodę z domowym piwowarstwem w moim wykonaniu. I dzisiaj na tapetę bierzemy Fruit Ale'a razy ponownie 3. No tutaj będzie twist, bo nie wszystko będzie Fruit Ale'em. No ale zakładamy, że idziemy w tym kierunku. Pierwszy raz będę korzystał z drożdży płynnych. FM52 amerykański sen, czyli polskie drożdże od Fermentum Mobile. Mniej więcej taki odpowiednik US05. Wczoraj wieczora drożdże są na starterze. Także powolutku ten starter działa. No i zaczynamy od warki 35, czyli Aglais. I będzie to piwo z rabarbarem i laktozą. Jeżeli chodzi o zasyp i chmielenie, dla wszystkich trzech piw jest takie samo. Z tym, że będę wysładzał 25 litrów brzęczki do fermentacji i one pójdą do fermentacji razem i razem będą gotowane, tak samo będą chmielone i potem dopiero na cichej fermentacji zostaną podzielone na 3 i będą dodawane dodatki w postaci owoców bądź twistu pewnego. Jeżeli chodzi o zasyp, mamy tutaj 5 kg słodu pilznejskiego i 0,3 kg płatków owsianych błyskawicznych. Wychodzi to mniej więcej po 1,5 kg pilznejskiego i 0,1 płatków owsianych, jeżeli kogoś to interesuje, na poszczególne 10 litrów. Chmielenie będę chmielił to jungą. Dla poszczególnej warki wychodzi po 4 gramy na 30 minut i 4 gramy na 15 minut, czyli razy 3, czyli po 12 gramów, co da nam 14 IBU całości. Jeżeli chodzi o zacieranie, zacieramy na full body, na słodko, 72 stopnie 60 minut i 78 stopni 20 minut wygrzewu. Gotować będziemy przez godzinę, woda zmodyfikowana pod piwo jasne słodowe. No i w przypadku Aglais będzie 2 kg rabarbaru i 0,5 kg laktozy. Schemat fermentacji przewiduje 10 dni burzliwych w 20 stopniach. Zobaczymy, czy będzie to więcej, czy mniej. No i potem cicha w granicach 7 do 10 dni w podobnej temperaturze. Może troszeczkę niżej, może zniosę do piwnicy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Warka numer 36 VW, czyli kolejne elfickie piwo. I tutaj, jeżeli chodzi o dodatki, ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli mam jakiś produkt sezonowy dostępny, to sobie go zbieram i potem w jakiś tam sposób go przechowywuję. I w tym wypadku mam w litrowym słoiku nazbieranych pędów świerku i zalanych syropem cukrowym z alkoholem. Najpierw alkohol, potem to dopełniłem syropem cukrowym i bardzo ładny aromat świerkowy. Tutaj będzie coś w stylu świerkowego ale. No ale tak jak mówię, będzie to wszystko podciągnąłem pod Fruit Ale'a. Oczywiście do wszystkich Weirflock, tak jak wspomniałem, modyfikacja wody. No i trzeci Fruit Ale, czyli Błędny Rycerz. Tutaj idziemy już w klimaty Toussaint. I to jest warka, coś pokrzeniłem, 37. I tutaj ona będzie w objętości 5 litrów na cichą zlewana i dodatkowo będzie dopełniona 5 litrami moszczu winogronowego, który sobie powolutku fermentuje z racji tego, że tam dużo cukrów. Ja zebrałem winogrona, utukłem je tuczkiem, dodałem trochę drożdży i on sobie tam od jakichś 10 dni fermentuje. On zostanie przed podaniem, dodaniem do brzęczki podgrzany do temperatury 50 stopni i schłodzony, żeby te drożdże, które tam są, zabić. No i to podciągnie nam alkohol i podciągnie nam słodycz. Zobaczymy, do ilu nam to potem odfermentuje na cichej. Tutaj cicha pewnie będzie dłuższa. No i to będzie taki właściwie grape ale. Ale tak jak mówię, podciągamy wszystko pod Fruit Ale'a i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam.
No i jesteśmy na degustacji czterech piw, które roboczo podciągnąłem pod fruit ale, ale nie wszystkie są fruit ale'ami. No i co? Zaczniemy sobie może od tego oto piwa tutaj. I to piwo nazywa się Fave i jest tak naprawdę ćwierkową IPą, ćwierkową APą może właściwie. Z racji tego, że tutaj poszły młode pędy świerku, one były właściwie przechowywane w syropie cukrowym. Tych pędów było dość dużo, miałem cały litrowy słoik tak dość mocno wypchany. No i dodatkowo tutaj do tego piwa poszło 50 gram chmielu Simco na cicho. Także zobaczymy, co to z tego wyszło. Piwo ładne, no szklankę kurczę myłem, cały czas mi się... Piwo ładne, dość fajnie klarowne. Piwo ładne, dość klarowne. Drobno pęcherzykowa piana, ona chyba będzie opadała, chociaż z trwałością może być różnie tej piany. Nie wiem, jak się właśnie olejki żywiczne i tego typu zatrzymają do trwałości piany. Oj, w aromacie jest bardzo leśny, taka jest, właściwie bardziej jest żywiczne niż takie świerkowe, ale taki... Także piwo, nawet ta piana utrzymuje, to jestem w szoku. Ono jest, no miesiąc prawie od butelkowania, także nagazowało się już odpowiednio. Bardzo mi się podoba jego przejrzystość. Tak jak mówię, w aromacie bardzo fajnie czuć taki lasek. Lasek w sumie trochę może po deszczu, taki zmoknięty, trochę żywica. Bardzo mi się podoba ten aromat. Jakieś tam cytrusy delikatne są z tego Simco, ale głównie właśnie te świerki. No i ta goryczka, to mimo tych 14 IBU, które tutaj są, jest dość intensywna. I ona jest właśnie taka żywiczno-leśna. Nie wiem, czy ktoś kiedyś miał okazję rzuć sobie igły, właśnie jakieś drzew iglastych, czy to właśnie sosny, czy świerka. Bardzo fajne, interesujące piwo. Na pewno nie dla wszystkich, ale jest orzeźwiające, jest takie świeże. Mi się bardzo kojarzy właśnie z taką wczesnym latem, późną wiosną, właśnie z takim biwakiem w lesie, kiedy jeszcze nie jest tak upalnie, ale już jest tak przyjemnie, wieje taki wiaterek i właśnie niesie nam tego typu aromaty. I taki biwak mi się właśnie kojarzy z tym piwem. Bardzo fajne piwo. Kolejne piwo z tej kategorii, które właściwie można nazwać fruit ale'em, jest piwo z rabarbarem i laktozą i truskawkami. Tutaj poszło 2 kg rabarbaru, który leży u mnie w zamrażarce no od lata, jak rabarbar kwitł, jak rabarbar swoje owoce wydawał te łodygi i ja sobie takich ładnych zebrałem i odłożyłem. Dodatkowo poszedł kilogram mrożonych truskawek tam z marketu i pół kilograma laktozy. To wszystko poszło na fermentację cichą tylko i wyłącznie i dodatkowo na cichą jeszcze 50 gramów niemieckiego chmielu Muren. I tak oto powstała właśnie Aglais, czyli właśnie piwo rabarbarowo-truskawkowe z laktozą. Mam takie przykuśne szkło do niego. Jak ona się w ogóle prezentuje? Też interesująco. Oj, to mi coś wychodzi. To mi coś mi uciekło. Ale to chyba po prostu gashing. Gdzieś tutaj jakieś osady mi się złapały. No, przez laktozę i tutaj tyle tych dodatków, ta piana jest mizerna.
piwo mętne. To taką fajną masłonkową barwę. Oj, w aromacie jest taka bomba, że to jest po prostu masakra. Czuć rabarbar, trochę truskawkę i taką mleczną nutę z laktozy. To jest coś obłędnego, takie gdzieś kiedyś w jakiejś kraftowej lodziarni właśnie takie lody rabarbarowe jadłem i właśnie ten zapach mi się z tym kojarzy bardzo mocno. Piwo jest bardzo słodkie, a jednocześnie ma taką mocną kontrę kwasowości. Jeżeli w ogóle to ma jakikolwiek sens. No, rabarbar jest sam z siebie kwaśnym owocem. Jego tutaj poszło dość dużo. On był rozdrobniony jeszcze w takiej posiekanej formie, właśnie przemrożony, więc dostęp do tego soku był bardzo duży. I bardzo dużo kwaśności to oddało. A jednocześnie jest ta taka mleczna słodycz z laktozy. No i taki finisz truskawkowy, delikatny. Piwo ma bardzo dużo ciała. Ja tutaj miałem 8,5 ekstraktu początkowego, no i plus tutaj to, co te truskawki, owoce, cukrów mogły wnieść ewentualnie. Nie wiem, czy był sens w ogóle dawania tego chmielu moren, chociaż może on podkreśla tę truskawkę w zapachu, bo on rzekomo w profilu aromatycznym ma właśnie dawać takie aromaty truskawkowe, porzeczkowe, takich czerwonych owoców europejskich. Bardzo fajne piwo. Szkoda, że nie ma takiej fajnej piany. Kolejny na mojej liście jest Shiru. To też można to piwo podciągnąć pod właściwie Fruit Ale'a. I jest to piwo z czerwoną porzeczką. Miałem dać początkowo po pół kilograma czerwonej i czarnej porzeczki, ale stwierdziłem, że czarną porzeczkę zostawię sobie do innego piwa i finalnie zrobiłem z kilograma czerwonej porzeczki, którą też kupiłem w sezonie i przemrożoną, umytą już wcześniej, trzymałem w zamrażarce i dodałem tak samo na fermentację cichą, również z 50 gramami chmielu morę niemieckiego. I takie same parametry te wszystkie piwa praktycznie mają. Tutaj jedyne co, to świerkowe ma troszeczkę więcej zawartości alkoholu, bo tam był ten syrop cukrowy w objętości tam jakieś 200 ml, więc trochę cukru tam było. I patrzymy. Tutaj mam taki piękny pokal. Tutaj żadnego zasięgu nie ma. Oj, obłędny kolorek. Ale widzę z pianą cieniutko. Z pianą bardzo cieniutko. No tutaj też tego słodu było mało tutaj. Tych białek, tu już sam pizneński chyba tylko i wyłącznie. I trochę płatku, więc. Ale piękny kolor. Przejrzyste piwo. Piękna czerwona, taka rubinowa barwa. No. Niejedna Red IPA by się tutaj mogła pozazdrościć koloru. No ta piana, no szkoda, tutaj, że tej piany nie ma. No i tutaj ta porzeczka jest, ale bardziej czuć takie aromaty chmielowe, takie, wiecie, trochę takie cytrusy, może trochę właśnie taką truskawkę, porzeczkę. No, aromat nie powala, ale porzeczka nie jest jakimś owocem bardzo powalającym. Jakbym się tak bardzo skupił, no trochę ja tu pomieszajmy, trochę je ogrzejmy ręką, nawet się piana wtedy trochę zrobi. Z takim kojarzy mi się kompotem z porzeczki, albo z takimi właśnie świeżo zerwanymi owocami, takimi zmiażdżonymi gdzieś z dzieciństwa, taki zapach mi przychodzi. No, teraz tu jest naprawdę pięknie. W smaku jest mega porzeczka i jest mega kwaśny. To jest taki, no, pod kwacha już bym podciągnął. Tutaj piłem sporo kwasów, ja się lubuję w kwasach i nie jeden był zdecydowanie łagodniejszy w smaku. Więc jest piwo bardzo fajnie kwaśne, a jednocześnie
No niby jest puste, ale nie takie bardzo, bardzo puste. Jest tam, jest jakaś taka, taki gładki finish w tym piwie. No tych płatków tutaj owsianych nie było specjalnie dużo, więc nie mam pojęcia z czego. Nie mam pojęcia z czego ten finish taki jest, że jednak takie ciało trochę jest. Może jakieś cukry resztkowe, bo ja tutaj chyba maksymalnie na słodko zacierałem. Więc może coś takiego jest. No i jest naprawdę fajnie kwaśne. Bardzo, bardzo dobre piwo. Takie piwo byłoby idealne na lato. Na gorące, upalne dni do schłodzenia się. No i ostatnie piwo. Ostatnie piwo, które w nazwie nie ma nic wspólnego z elfami. A mianowicie nazywa się Błędnym Rycerzem. No i właściwie jest to Grape Ale. I to taki bardzo grape, bo tutaj jest na 10 litrów gotowego piwa przypada 5 litrów soku winogronowego przefermentowanego już. A mianowicie wyglądało to tak, że pod koniec, w połowie września mniej więcej, chyba tak, nie, początek września to chyba był. Okazało się, że jest u moich dziadków bardzo dużo winogrona i ja ten winogron zebrałem, umyłem go, zapakowałem go do beki i tłuczkiem go rozbiłem. I okazało się, że mam 15 litrów takiego chyba, czy 10, tylko 15 litrów tego było. Takiego świeżego soku z winogron, który nie ma dodatku żadnej wody. I ja to potem dodałem do tego drożdże. Dodałem drożdże takie zwykłe, drożdże winiarskie z myślą, że zrobię z tego wino i w połowie tego planu odlałem, jak już pierwszy ten cukier z owocu został przefermentowany, ja 5 litrów odlałem, no i resztę tam w celu rumienia wina uzupełniłem wodą z cukrem i sobie to dalej fermentowałem. Ten przefermentowany podgrzałem do temperatury 85 stopni, podtrzymałem trochę, żeby te drożdże zabić, przefiltrowałem bardzo dokładnie przez Hop Spider i potem na fermentację cichą dodałem do 5 litrów brzęczki piwnej. No i potem standardowo nagazowywałem i tak dalej. Tutaj się piany nie spodziewam chyba. Chociaż... O, rozlałem. Chociaż tutaj widzę, jakaś piana jest. I to taka nawet... Szybko opada. Szybko opada, ale kolor znowu piękny. Przejrzyste. Ono jest najbardziej nagazowane. Tutaj jest maksymalna granica bezpieczeństwa, że tak powiem. Prawie, że naruszona. Jakbym dodał gram cukru więcej, to mogłoby grozić granatami. Ale mam nadzieję, że tego nie będzie. No, piana szybko znikła, ale bardzo widać, że ucieka ten gaz, że piwo jest mocno nasycone. No i w aromacie, no jest taki winny aromat. Jest takie wino z winogron. Czuć te winogrona, czuć bardzo ładnie. No tutaj nic się więcej nie wypowiem. Ja w winach jestem słaby, nie pijam i nigdy nie pijałem jakoś za specjalnie. No ale czuć, nie ma takiej siarki, ale czuć taki z dobrego wina aromat taki, no. Oj, mocno nagazowane. Bardzo fajnie nagazowane. Kurczę, naprawdę fajne. Mocno alkoholowe. Tutaj jest tego alkoholu ze 12% jak nic, według moich wyliczeń. Około 12% alkoholu tutaj powinno być. I piwo jest naprawdę mocno nagazowane. Wręcz w takim pierwszym łyku ma się wrażenie, że się pije szampana jakiegoś takiego. No są takie te różowe szampany, czy jakoś tak się nazywa, jakieś tam Dorado, czy jakieś tam inne igristoje. No. Naprawdę fajne. Drugi łyk już takie ujawnia nuty piwne. Czuć taką słodowość delikatną. Ale taką bardzo, bardzo, bardzo minimalną. Gdzieś tam to jest, może sobie to wmawiam nawet wręcz. No i piwo mocno rozgrzewa.
bardzo, bardzo fajnie. Także to byłoby tyle. Jeżeli chodzi o jeszcze to ważenie, to wypadałoby wspomnieć o jednej porażce, a mianowicie coś poszło nie tak. Miałem jeszcze trochę po tym wszystkim dzieleniu, zostało mi jeszcze troszeczkę przefermentowanego piwa już po fermentacji burzliwej i postanowiłem, że jeszcze zrobię eksperyment z kawą i dodałem kawę taką zaparzoną w formie espresso oraz ziarna kawy i taką herbatkę, która bardzo przypominała zapach kawy. Ona chyba była w ogóle aromatyzowana kawą. Stwierdziłem, że zrobię taki eksperyment. Dodałem tego 50 gram i 100 ml kawy i przed butelkowaniem strasznie to capiło szambem po prostu wręcz i po prostu warka poszła w kanał, została zabutelkowana. Ale na pewno coś takiego jeszcze będę chciał zrobić, czyli jasne piwo z kawą. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.